Cześć, ja nazywam się Max i witam w programie Tu się kręci, w którym wspólnie uczymy się, jak robić filmy. Dziś poruszymy temat przysłony, migawki i ISO, czyli podstawowych pojęć zarówno w fotografii, jak i w filmie. Odpowiemy sobie na takie pytania jak czym są, jak działają oraz w jaki sposób je zmieniać, aby osiągnąć zamierzony efekt. Przysłona to element obiektywu, który odpowiada za ilość światła, która przez ten obiektyw wpada do aparatu. Wyraża się ją za pomocą liczby przysłony, która oznacza, ile światła jest przepuszczane. Wartości te zazwyczaj wahają się od 1,8 do 22. Mniejsza liczba oznacza, że przysłona jest mniejsza, a co za tym idzie, przepuszcza więcej światła, bo mniejszą część obiektywu zakrywa. Duża wartość przysłony to natomiast duża bariera dla światła, a co za tym idzie, maleńki otwór, który to światło przepuszcza. A skoro mówimy o przysłonie, to trzeba również poruszyć temat głębi ostrości. Głębia ostrości to termin, który określa, jaka przestrzeń w obrazie jest ostra. I tutaj rozumowanie jest już dosyć proste. Mała głębia ostrości jest uzyskiwana poprzez małą przysłonę, duża głębia ostrości przez dużą przysłonę. Głębia ostrości zależy głównie od przysłony, ale nie jest to jedyny czynnik. Na głębię ostrości mają również wpływ ogniskowa używanego obiektywu oraz to, w jakiej odległości obiekt, który kręcimy lub fotografujemy, znajduje się od obiektywu i od tła. W jaki sposób stosować przysłonę? To zależy od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Jeżeli chcemy nagrać na przykład dialog, to może nam zależeć na tym, żeby postacie, które rozmawiają, wyodrębnić w jakiś sposób z otoczenia. Wtedy ustawiamy przysłonę na niską wartość, dzięki czemu mamy niską głębię ostrości i dzięki temu widz, który ogląda dany film, dane wideo, wyraźnie widzi, że to na tych obiektach, które są ostre, mamy się skupić. Z kolei w sytuacji, w której nagrywamy na przykład tłum ludzi, zależy nam na tym, żeby wszyscy w kadrze byli ostrzy, wtedy ustawiamy przysłonę na wysoką wartość, żeby głębia ostrości była też wysoka. Przejdziemy teraz do drugiego elementu aparatu, jakim jest migawka. Jej prędkość wyznacza, jak długo nasza matryca w aparacie jest wystawiona na światło. Tak dla jasności jeszcze dodam, że zamiast pojęcia migawka stosuję również takie pojęcia jak prędkość migawki, czas migawki czy czas naświetlania. Prędkość migawki wyrażona jest najczęściej w ułamkowych częściach sekundy, jak na przykład 1/50, 1/100 czy nawet 1/1000, aczkolwiek migawka może też osiągać wartości rzędu sekund, minut, godzin, a nawet miesięcy. Im większa wartość w mianowniku migawki, tym migawka będzie krócej otwarta, a więc więcej światła potrzeba do prawidłowej ekspozycji danej sceny. Świetnie widać zasadę działania migawki w filmach slow-mo guys, w których możecie zobaczyć, jak działa. This is also a great visual representation of why you need so much light for a high shutter speed shot. Dla filmu kluczowe jest to, w jaki sposób prędkość migawki ma wpływ na rozmycie ruchu. Jako że film to de facto zbiór szybko odtwarzanych obrazów, pozwolę sobie to zilustrować kilkoma przykładowymi zdjęciami. Tak wyglądają zdjęcia wykonane z bardzo szybką migawką, rzędu 1/1000. I jak widzicie, obiekt na zdjęciu jest jakby zamrożony w czasie, bardzo ostry. A teraz spójrzcie na te zdjęcie tej samej sytuacji, ale już z migawką 1/100. A tak to wygląda dla sytuacji, gdy ustawimy migawkę na 1/30. Obiekt jest wyraźnie bardziej rozmyty. Okej, więc jaką migawkę ustawić dla filmu? Tutaj obowiązuje zasada 180 stopni, a więc ustawiamy migawkę na wartość odwrotną dla klatkarzy, które nagrywamy. Co to oznacza? To oznacza, że w sytuacji, kiedy nagrywamy na przykład w 30 klatkach na sekundę, nasza migawka powinna wynosić 1/60. Gdy nagrywamy w 60, powinna wynosić 1/120 i tak dalej, i tak dalej. Zasadę tę możemy łamać, kiedy chcemy osiągnąć jakiś zamierzony efekt oczywiście. Powiedzmy na przykład, że macie film, w którym główny bohater bierze narkotyki i wziął jakieś narkotyki, które go bardzo pobudzają, a więc cały świat w jego oczach jest ostry. I chcemy to w jakiś sposób oddać, żeby widz poczuł to, jak ten nasz główny bohater się czuje. W takiej sytuacji powinniśmy przyspieszyć migawkę, żeby każda klatka naszego obrazu była bardziej ostra, dzięki czemu uzyskamy inny efekt, niż w momencie, gdybyśmy chcieli na przykład tego bohatera poddać wpływowi środków, które go odurzą w inny sposób i sprawią, że będzie bardziej zrelaksowany. Z utrzymaniem zasady 180 stopni, której powinniśmy się trzymać w wypadku, kiedy nie chcemy osiągnąć jakiegoś zamierzonego efektu, wiąże się jedna trudność, a mianowicie, jeżeli nagrywamy w, powiedzmy tak jak ja teraz, w ciągu dnia, kiedy jest dużo światła i chcemy uzyskać płytką głębię ostrości, to znaczy ustawiamy ją na niską wartość, i ISO też mamy na minimum, czyli powiedzmy 100, i chcemy mieć migawkę rzędu 1/60 dla 30 klatek na sekundę, może się pojawić problem, a mianowicie nasz kadr może być prześwietlony. W takiej sytuacji pojawia się filtr szary, dzięki któremu możemy w jakiś sposób zewnętrznie regulować, dodatkowo regulować ilość światła, która wpada do obiektywu. Ostatni parametr, który nam został, to ISO, czy gain, jak jest to funkcja określana w kamerach filmowych. Jest to najprościej mówiąc czułość naszej matrycy aparatu na światło. Jest ona wyrażona w wartościach od 100 do nawet kilkudziesięciu tysięcy. W niektórych przypadkach może nawet zacząć się od 25. Zwiększając ISO w sposób sztuczny, zwiększamy to, jaką ilość światła nasz aparat rejestruje. Im wyższe ISO mamy ustawione w trakcie nagrywania, tym większe szumy,
tym niższy kontrast, tym niższa saturacja, generalnie niższa jakość obrazka, które uzyskujemy. W związku z tym, jeżeli to możliwe, staramy się trzymać ISO na najniższych możliwych ustawieniach. To wszystko na dzisiaj, mam nadzieję, że się podobało. Napiszcie w komentarzach propozycje, jakie filmy chcecie zobaczyć w przyszłości i do zobaczenia następnym razem. Jeszcze jedna rzecz, podziękowania dla Mazaka i dla Maleszaja, którzy pomogli mi w nagrywaniu tego filmu. No, pozdrawiam. Mówią, że... Dobra.